Dzień dobry Państwu, Błażej Wędrowski, menadżer produktu do spraw rzepaku KWS. Po ostatnim webinarze pojawiły się pewne pytania, na które chciałbym dzisiaj odpowiedzieć i tutaj odpowiem też na kilka pytań, które często zadają rolnicy. Jednym z nich jest, czy warto dawać azot w czasie pompkowania. Tutaj są pewne okoliczności, przy których dodatkowa aplikacja azotu może być korzystna. I okoliczności te to po prostu bardzo dobra kondycja plantacji. Rośliny rozwijają się w sposób prawidłowy, mają silny wigor. Dodatkowo dobrze przezimowały i były korzystne warunki pogodowe. W tej sytuacji możemy spodziewać się bardzo wysokiego plonu i tutaj jeszcze dodatkowa ilość azotu na pewno ten plon może nieco podwyższyć. Używamy do tego zabiegu formy płynnej RSM w dawce między 10 do 15 kg na hektar. Innym pytaniem było to, czy warto likwidować, czy należy likwidować plantację taką, na której szkody wyrządziły sarny. No to tutaj zasadnicze pytanie, jak duże były te szkody. Sarny, tutaj rolnik wspomina, że poniszczyły stożki wzrostu. Na pewno roślina, w której stożek wzrostu został uszkodzony, to już nie wyda pędu głównego. Natomiast mogą pojawić się rozgałęzienia boczne. I teraz jeszcze należy zastanowić się, czy te szkody wystąpiły placami w różnych miejscach na polu, czy może całe pole równomiernie zostało poniszczone. Kiedy ocenimy, jak duże powierzchnie zostały zniszczone, to należy też ocenić na tych powierzchniach, ile roślin pozostało. Wartością graniczną jest tutaj 15 roślin na metrze kwadratowym. Jeśli ilość ta spadnie poniżej 15, to plantację należy zlikwidować. Należy pamiętać, że tutaj wliczamy tylko rośliny takie bardzo dobrze rosnące, takie, które się prawidłowo rozwijają. Czy na rzepak półkarłowy warto jako T1 podać tiofanat metylowy i tebukonazol? No to tutaj to pytanie należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwsze to działanie fungicydowe, a drugi działanie skracające. Tutaj działanie skracające niekoniecznie spowoduje nam znaczną zwyżkę plonu. Na pewno efektem będzie to, że rośliny będą kwitły bardziej równomiernie, będą lepsze proporcje pomiędzy pędem głównym a pędami bocznymi. Natomiast jest ryzyko niskich temperatur. Jeśli przyjdzie ochłodzenie, to może być działanie fitotoksyczne. Z drugiej strony tutaj korzystne może być działanie grzybobójcze, ale są odmiany z odpornością na chociażby suchą zgniliznę kapustnych, tak jak odmiana półkarłowa z asortymentu KWS Alberis. I w przypadku takich odmian wystarczy, że ograniczymy się tylko do zabiegu na płatek. I tutaj kolejne pytanie właśnie dotyczące skracania w niskich temperaturach. No, sam zabieg należy przeprowadzić w temperaturze takiej, żeby to było przynajmniej te 12 stopni. Jeśli jest za zimno, może być efekt fitotoksyczny. Natomiast jeśli dzień po zabiegu czy później temperatura no, chwilowo spadnie poniżej 5 stopni, tutaj nie powinno jeszcze się nic niebezpiecznego zadziać. Z drugiej strony, jeśli niskie temperatury będą się dłużej utrzymywać, no to już może być to działanie fitotoksyczne. I ostatnim takim częstym pytaniem było pytanie o chowacze i tutaj rolnik mówi, że przegapił nalot i czy jest jeszcze sens pryskać. No, na pewno jest, pewien sens jest, na pewno nie będzie takiej skuteczności jak w czasie nalotu, gdzie można naprawdę zminimalizować straty spowodowane żerowaniem chowaczy, ale pamiętajmy, że tutaj niebezpieczna też jest larwa i zastosowanie środka systemicznego na pewno w jakimś stopniu tutaj ograniczy żerowanie tych larw chowacza. Dziękuję za nadesłane pytania i zapraszam do dalszego kontaktu.